Cześć, tu Madzie, witajcie w kolejnym odcinku z gry The Sims 4. Iwa z Rafałem sobie jeszcze śpią, zresztą pomóżmy im z tym spaniem. I tak, dzisiaj chciałabym, żeby Rafał oświadczył się Iwie oraz chciałabym, aby oni się przeprowadzili. Było dużo komentarzy na temat tego, że Iwa teraz może sobie w końcu sklep kupić i w ogóle, no ale też fajny komentarz był od jednej osoby, żeby Iwa dostała sklep w prezencie od Rafała. I dla mnie to jest fajny pomysł, tylko jest taka kwestia. Iwa może dostać ten sklep od Rafała, tylko jest takie pytanie, czy Iwa może sobie zatrudnić w tym sklepie pracowników, żeby oni sobie sami tam pracowali, robili co tam trzeba, a ona będzie siedziała w domu. Bo chodzi o to, że jak wiecie, Rafał będzie miał taką pracę, gdzie muszę z nim iść po prostu. Więc nie mogę iść z Iwą do sklepu i iść z Rafałem do pracy. Więc muszę to jakoś pogodzić. Więc fajnie byłoby, gdyby Iwa w tym sklepie mogła zatrudnić pracowników. Ja nie wiem, czy jest taka możliwość, bo w sumie moje doświadczenie z sklepem skończyło się na tym, że go kupiłam, jeden dzień popracowałam, a potem mi się nie chciało tam chodzić. I w sumie nie pamiętam, czy on jakiekolwiek zyski, czy coś przynosił. Tak, może sprawdźmy, jak wy dzisiaj pracujecie. Dzisiaj jest czwartek. Iwa ma wolne. Teoretycznie to jest twój pierwszy dzień pracy, więc powinieneś tam pójść. Więc zrobimy tak, że ty pójdziesz do tej pracy. Tak, pójdziesz do pracy, a wieczorem zaprosisz Iwę na randkę. I mam nadzieję, że oświadczyny się udadzą. A później, jakiś czwartek, to w piątek, myślę, po pracy, oboje się przeprowadzicie do większego domu. I w ogóle do innego miasta, bo do Newcrest się przeprowadzicie. Tak? To się Newcrest nazywa? Muszę sobie sprawdzić. Ostatnio też nie pamiętałam, więc chcę sprawdzić Newcrest. Tak. Tak, tutaj jest już wszystko zapewnione, zresztą mogę wam pokazać. Tak, tak to wygląda. Tutaj, tak jak mówiłam, są domki od Westmanka, od Tęczowego i od Ulaśki. Wiem, że są chyba nawet Mistera i Wojtka. Tutaj jakieś domki są. A my się przeprowadzimy tutaj do Bliźniaczej Wyroczni. Ciekawa nazwa. Dobra, nieważne. To jutro, w sensie w piątek. Iwa, ty już wstałaś, co tam? Ojojoj, jak zwykle. Goni ciebie rano. Jakieś coś dziwnego było. W ogóle strasznie mi się ten domek podoba, bo on jest taki, jakby to kina nazwała, skoncentrowany wewnątrz, tak, taki koncentrat pomidorowy. Dobra, ty idź do pracy, Iwa zostanie sama w domu, zresztą ma dzień wolny, więc niech dziewczyna sobie robi co chce. A dzisiaj moje pierwsze doświadczenia z pracą detektywa. Nigdy nie pracowałam jako detektyw, przez chwilę pracowałam jako naukowiec i przez chwilę jako lekarz, chyba do pierwszego awansu i tyle. Więc tutaj może być ciekawie. Pora rozpocząć walkę z przestępczością, ale wszystko po kolei. Użyj komputera, aby dostać sprawę. Dobrze, no widzicie, czytanie się opłaca. Więc tak, tu są komputery. O, mamy nawet skazańców. Czemu same kobiety? Co to, to jakieś szowinistyczne podejście? O, przepraszam pana, pan jesteś mężczyzną, dobra. Nie było tematu. No dobra. Odbierz przydział do sprawy, dobra. No, popylaj tu. Recepcjonista, co on tu robi? Powinien siedzieć tu? A ty kto? Asystent. Dobrze? No łaptem przyjdzie do sprawy jakoś szybciej. Jest. Asystuj przy śledztwie w miejscu przestępstwa. Dobrze. Udaj się na miejsce. Za pomocą mapy przestępstw można przychodzić na miejsca przestępstw. Jakie wydarzenie towarzyskie? Dobra. Czemu to nie działa? Jesteś komendantem, okej. Okay. Dobra, udaj się na miejsce przestępstwa. Spadaj tego komputera, no. Fajnie byłoby, gdybyś ty za pierwszy dzień od razu awans dostał, ale taki genialny nie jesteś. Zresztą musisz wziąć udział w tych dwóch dniach pracy, tak jak tam pisał.
A, właśnie, i Rafała musimy, słuchajcie, teraz nauczyć majsterkowania, bo wiadomo, Iwa nie umie, a facet musi naprawiać pierdoły w domu, więc on musi się nauczyć majsterkowania. Dobrze, udałam się na miejsce, dziękuję. Wysłuchaj zeznań świadka. Czekajcie. Patrzę, czy to jest... To jest, słuchajcie, ten Newcrest. Te małe domeczki. To tutaj już ktoś mieszka? Mam nadzieję, że... Zostaw grilla, no to ciebie chyba potłukło. W robocie jesteś, nie możesz teraz tutaj mi coś jeść. O, dobra, tutaj jest człowiek. Kowal, dobra, słuchaj zeznania. A to jest nasz Przemek. A tu kto się kitra? Wyłaś. Małysz. A, te... Kilian, co ty tu robisz? Ty jesteś doktorem. Co, wizyta domowa? A tak, tu jest zawał, dobra, to nie przeszkadzajmy. Czekaj, zbierz wskazówki i rób miejsce, dobra. To zbieraj to wszystko. Co potrzebne jeszcze gdzieś, tu. Dobra, to mamy. Kilian, poszedł być do pracy, wiesz? A tutaj mieliśmy tylko wskazówki zebrać. Dobra, ale jest. Co ty taki smutny? Wróć na posterunek. A, dobra. Tak, idź na posterunek, no. A Kilian do roboty! W ogóle, o właśnie, jeszcze jest taka ważna kwestia, o którą miałam was zapytać. Czy Iwa już jak się ohajta z Rafałem, to ma przyjąć jego nazwisko, tak jak u nas w naszej Polsce jest tak obyczajem wzięte? Czy jednak... Typowo dla serii Sims, skoro to jest o rodzinie Smith, też Rafał powinien zmienić nazwisko. Teraz, gdy udało ci się zebrać materiał dowodowy z miejsca przestępstwa, pora zająć się wyśledzeniem podejrzanego. Użyj analizatora chemicznego i komputera do oceny materiału dowodowego znalezionego na miejscu. Jest szansa, że uzyskasz informację. Dobrze. Już leć do komputera, tak. Zaraz macie tu jakąś lodówkę. Iś coś sobie zjadł. Dobra, bida jest, nie macie lodówki. Idź tu do tego tłuczka. Zawsze masz to zrobić. Czekajcie, jeszcze są schody na górę. Jezu, przekąskę jeszcze kupuj. Masz danie do podgrzania, bo mi tutaj padniesz z głodu. Ile jeszcze będziesz pracował? A 5 godzin to możesz zjeść. O, ty się logiki tam nauczyłeś. O, już nie swój. Zaraz zje, to będzie lepiej. Krawężnik pan. No i od razu szczęśliwy. Tak, to teraz do toalety. I teraz będziesz mi tutaj... kombinował. Z powodzeniem. Jezu, u ciebie i powodzenie to tak jak u Wojtka, jakiekolwiek powodzenie w czymkolwiek by było. No, kończ to. To trzeba było zjeść w domu, nie spałeś do południa. Spałeś do południa... czekaj. Tu coś ciekawego zobaczyłam. Genovefa Burak. Czy kolorem włosów do nazwiska się dopasowujesz, dziewczyno? Nie, ale taka ciekawa nawet. Mogłaby zostać jego przyjaciółką, nie? Tak, umyj te łapy i chodź to zrobić w końcu. Czy ja tak wiele cię proszę? Tak, dobrze, jelonka widziałam. No, w końcu. To co teraz? Zarejestruj na komputerze. E, weź ty stąd, spadaj. Ja to muszę poznać, chodź tu. O, może przyjdzie do mnie.
Dobra, to skończyliśmy. Przeszukaj przestępców. Pobierz odciski palców. Zaraz muszę z tą czerwoną pogadać. Zgienią. No, Gienka, słuchaj tu. Zaraz, dobra, to przywitaj się, bo się nie znacie, jak widzę. Weź ją przywitaj. No, super. Dobra, co ja mam tym? Przy stanowisku, że to to? Tak, zrób zdjęcie policyjne. Chodź ty, bo ciebie tu pokrzywdziłam na samym początku, więc chodź. Weź tu, nie gadaj, tylko chodź, bo czas pracy ci się kończy. Jak w ogóle z twoim humorem, super. To pamiętaj, że ty masz się jeszcze dzisiaj oświadczać. Dobra, zrób jeszcze raz to zdjęcie. Aha, tylko raz można. Dobra, to pobierz odciski palców. Jak już tutaj jesteś, to się przydaj na coś, przestępco. I co tu jeszcze miało być? Coś popsułeś już, przeszukaj. Zamknij, jest, przeszukanie podejrzanego. No, ważne, że coś zarobiłeś. Może awansu z tego nie ma, no ale zawsze się starałeś, doceńmy to. Mam nadzieję, że tobie będzie ze wszystkim szło lepiej niż Wojtkowi. I dobra, ja obiecuję, ja nie będę narzekać na Rafała. Będę starała się, no, być dla niego wyrozumiałą i jakoś tak, wiecie, lepiej go traktować niż Wojtko, tak. Może nie umrze tak wcześnie jak Wojtek. Dobrze, Iwa, ty jesteś pogodna. Weź sobie szybki prysznic. A ty zaraz zaplanujesz tu randkę, panie. Gdzie jest nasza skrzynka na listy? Nie mamy poczty. Nie idź do ogniska, no. Ma być randka. Dobra, tutaj jest okej. A, to co sobie zebrałeś ostatnio. Tak, to wszystko tu kitraj. Nasze urny kitraj. To już na nowym domu sobie zorganizujemy. Czy ty coś byś chciał? Usiądź sobie spokojnie i poczekaj, aż twoja kobieta będzie gotowa. No. No ale śpiewanie to ty masz po madzi. Może nie biologicznie, ale... Dobrze, to siedź tu i czekaj. W ogóle ubierz się jakoś elegancko. Czekajcie. O, albo na imprezę. No, to jest mraźne. No. Dobra, usiądź tu. Iwa, skończyłaś? A, bo ja Iwę pomyliłam z tym. Dobra. Dobrze, weź tutaj... Zaproś na randkę. Tak, oczywiście, Iwa. Tak, zadzwoń do niej, bo ona siedzi za ścianą, wiesz? Dobra, nie zdążyłam. Chciałam sprawdzić, słuchajcie, czy rzeczywiście ona rozmawia przez telefon. Gdzie byście na tą randkę poszli? Chyba tu... A, to jest promenada, dobra. Mi się pomyliło z tym wycieczkowym. To może gdzieś tu... A, sali ze ślubni jeszcze nie wyrzuciłam. Dobra, może do parku. Spróbujcie w parku mieć randkę. W sumie Iwa jest artystką, to jej się to spodoba. Wiecie, łona natury, jakieś kwiatki, pszczółki, chmurki. Powinno jej się podobać. W dodatku, zobaczmy, że jakie ona ma wiecznie opory do tego Rafała, on do niej nie. Więc myślę, że tu będzie dobrze. Dobra, co wy tu macie? Flirtuj, usiądź i porozmawiaj. Dobrze, weź ją najpierw tutaj. Nie no, nie oświadczaj się tak od razu, bo ci odmówi. Usiądź razem. No. O, tutaj jest takie ładne miejsce nad jeziorem, to może tam on z nią podejdzie. Co ci się już zrobiło? O, już pragnienie awansu. Nie moja wina, że są takie wymagania, że musisz 2 dni przynajmniej chodzić po ten awans. Dobrze, tak, ożywiona rozmowa, żeby to zapłynęło. Weź poflirtuj tu. Ja ją jeszcze was rozbawić. Ciekawe, jakim cudem, jak ten się skupił. Nie w tym sensie. Masz, poobściskujcie się.
Zaraz czekajcie, żeby ten był. Wtul się. O, tego nie było kiedyś, albo ja tego nie widziałam. Dobra, tu się jeszcze obściskują. I wisi przytyło, słuchajcie, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. I w ogóle muszę ich na kolejny odcinek przebrać. Nie jełaś mi tu, chłopie. O, to jest takie słodkie. Mudo! Lesio, obejmij. I zacznijcie się całować, to wam ten. Nastrój przynajmniej za Bangla. To mi tam bańki puszcza. Dobra, weź się ucałuj, niech ona nie gada tyle. Jak typowa kobieta, tylko by gadała. O, jest, są nastroje do flirtu. Pocałuj swoją sympatię z pasją. Już. Zrobi nam się złoto, to pójdzie jej się oświadczyć. Dobra, jest złoto. Tak, oczywiście, sweet focia z randki. Czekajcie, gdzie mi się to miejsce tak podobało? Tu czy tam bardziej? Zaraz muszę coś wybrać, tylko niech oni mi się nie rozlezą. A może być tutaj, bo to, pod tym drzewkiem jest dokładnie dość. Dobra, podejdź tu. Ty też tu podejdź. No, duptusiem. No. Lesie, daj jeszcze jaką chabazie. O, wręcz róże. I proszę, oświadczyć mi się. Dobra, przybliżę. Nie będzie widać drzewa, trudno. Jest, zgodziła się. No Iwa, chociaż raz wiochy nie zrobiłaś. Dobra, to od zabawiania jesteś ty. To spróbuj go tutaj rozśmieszyć. Nie no, nie będzie cichego ślubu, całą rodzinę sprosimy. No musisz go teraz jakoś rozbawić. I patrzcie, ona dalej do niego tylko tyle ma tego romantyzmu, a ten w pełni. Nie wiem, może niech ona później troszkę coś zateguje. O inżynierach mu pożartuj, weź jakiś dowcip. Może to za pulta nam. Jeszcze mamy troszkę czasu na tej randce. 2 godziny. Kto tu widział, że tak długo randka trwała? Dobra, ta jest rozbawiona. Jeszcze tylko ten, żeby się rozbawił. O, opowiadaj o Marsjanach. No weź, Rafał, proszę ciebie. Darvis Walla Lochingo. Jest, udało się. O, i przeprowadź ożywioną rozmowę. Akurat będzie spoko. A, przyjazny i ożywiony. Dobrze, Iwa, teraz ty się troszkę z tym romantyzmem postaraj. No co jest? Ja wam się tutaj staram, a... Wy co? O, weź go pocałuj. Tak, miałam was do klubu zabrać, żebyście się najedli, no ale dobra. Randka się już kończy, na szczęście. Więc wrócicie do domu, to coś zjecie. O, już coś ci troszkę lepiej się robi. Weź jeszcze tu go pokuś. O, uwodzicielska poza. Co byś tu jeszcze mogła zrobić? O, masaż może. No, poprawiło ci się. Super. Dobra, to teraz oboje do domu. Bo jutro jak nie patrzeć, oboje do pracy idziecie. Ty idziesz do domu? Idziesz. No. A, przynajmniej te oświadczyny się udały.
Dobra. Tak, i jeszcze o czym miałam wspomnieć, no ale tutaj dużo się działo, więc nie miałam kiedy o tym powiedzieć. Ostatnio z wami przeprowadzam taką akcję, że to wy piszecie opisy do filmów, co jest naprawdę fajne, bo mi się fajnie czyta wasze opisy. I też wy się możecie wykazać, zwłaszcza, że później przekopiowuję najlepszy opis i piszę, czyj on był. Iwa, serio? Nie. Idź normalnie spać, jesteście zaręczeni, więc mi tutaj bez żadnej maniany. Macie mi tu ładnie spać razem, o. Dobranoc. Jesteście zmęczeni, a rano do pracy, więc bez żadnego barabara. Dobra, może Rafał nie jest wyspany do końca, ale niech on wstanie. I on tutaj skorzysta sobie. I niech zje śniadanie, bo potem znowu mi będzie... problemy robił w pracy, a dzisiaj naprawdę bym chciała, żeby on ten awans miał. Tak, po to zrobiliśmy tą sałatkę, żeby ją teraz wyrzucić, prawda? No, dobrze, że cokolwiek jest do jedzenia. Dawaj tu sałatkę. Teraz Iwa ma na później troszkę do pracy. Jak zdążysz, Robert, ze wszystkim, to jeszcze się zdrzemniesz, no. Boże, kolejny coś śpiewa. Tak, w ogóle wszystkie moje simsowe rodziny tutaj Smithów poudostępniałam ostatnio w galerii. I właśnie... czekajcie, bo Anna była w ciąży i teraz mnie interesuje, czy już urodziła. No to tak, ty to w ogóle samotniczek mały. A jeszcze nie urodziłaś. Ta chyba w ogóle w ciąży nie była. A, dzieci ci podorastały. Jej mają te włoski po Zofii. W ogóle matka Zofii jest troszkę inna niż Zofia, ale to nic. Szanujemy. Tak, zjedzcie sobie razem śniadanko. No, już wasze stosunki tutaj się polepszają. Dobrze, to weź może jakoś tutaj... pochwal wygląd i w ogóle... Co byś chciała? Znajdź sobie wroga. Nie. Daj ich spokój. Co chcesz? Zachowuj się przyjaźnie. Może być? A tu co chcesz? Dobra, nie zdążyłam nawet zauważyć. Co byś chciała? Barabara w namiocie. No ty to masz zachcianki. Dobrze, ale zabanglam ci to. Sprzedaj obraz. Dobrze, to też ci się uda. I co byś chciał? Też przyjaźnie. Masz okaż podziw. No właśnie miałam się pytać, kiedy idziesz do pracy. Dobrze, idę z tobą do tej pracy, bo zależy mi, żebyś dostał awans. I chcę ci troszkę pomóc, a poza tym, no... fajnie mi się gra w tej pracy, bo... no to nowe doświadczenie dla mnie, no... nie zajmowałam się jeszcze żadnymi takimi sprawami detektywistycznymi. Ponoć później jest to nudne, ale tak twierdzi kino. Zresztą... dzień drugi, szkolenie... trenuj pilniej, okej? Okay? Idź na patrol. A jak się idzie na patrol? Czekajcie. Możesz pójść na patrol używając mapy, dobrze. Tak, Kina twierdzi, że później ta kariera jest nudna, ale ona ma swoje teraz ciepłe pierdy, to niech się nimi zajmie. O. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to zapraszam na kanał Kina. Ale większość z was wie, o co chodzi z ciepłymi pierdami. Dobra. Idź na ten patrol. Zobaczymy, co ci z tego wyjdzie. W ogóle co ty będziesz robić na patrolu? Chodził tylko? Czy coś? O, kogo my tu mamy? Pani Caliente. Dobrze, poszedłeś na patrol. To co możesz zrobić? Rozmawiaj z cywilami, wnieś oskarżenie. Dobrze, czekajcie, bo chcę zobaczyć, gdzie my się sytuujemy. Aha, to jest pierwsze miasto. Pierwsze miasto, bo ten domek kojarzę. Bo w nim kiedyś moja Simka mieszkała. Ale to w ogóle jest domek, w którym Madzia z Wojtkiem mieli mieszkać, jak wszystkie dzieci jej się porodzą. I to jest domek bez smanka, tyle że jakoś nie wyszło, żeby uzbierać pieniądze na niego. Dobrze, przyjazne. Rozmawiaj z tymi cywilami. O czym ty masz z nimi rozmawiać? O zainteresowaniach? Poznaj. No czemu to mi nie bangla? O, jest, super. Wnieś oskarżenie.
Wszystko się śmiecą, biorą udział w bójce. Ten jest wynerwiony, to może jego, co? Jan Piosenko. Przyjazne. Jeszcze muszę pilnować, bo Iwa dzisiaj idzie do pracy, żeby ona tam ciężko pracowała. O właśnie, o tym mówiłam. Pracuj ciężko. No może będzie, a tam zobaczymy. Czemu ty się z nim kłócisz? Ty możesz... Tak, idź do domu. W sensie na posterunek. A czemu on miał tą ikonkę jelonka, a rozmawiał z Piosenką? To było dziwne. Nie wiem. Dobra, mam nadzieję, że coś nowego mi tam zabangla. Aby on może przeciwko tej, z którą rozmawiałam, da radę oskarżenie wnieść. Ale ja nie wnosiłam. No przecież wróciłam. Aha, dobra. Wydaj nakaz aresztowania. Aha, też na mapie przestępstw. Wydaj nakaz aresztowania. Ale skąd ja mam wiedzieć, kogo ja mam aresztować, jak ja nie doczytałam? Czekajcie, tu było coś. Odkrył, że podejrzany ma rude włosy. Nosi kurtkę. Osoba szalona i mężczyzna. Okej. Okay. Tu dużo tego wyskoczyło, nie doczytałam. Dobra, dawaj. Aha. Dobra. Strasznie dużo przenoszenia tutaj jest przy tym zawodzie. Jak byłam lekarzem, to w sumie jak chodziłam, ścieliłam łóżka i podłogi wycierałam, to bardziej byłam salową niż lekarzem, no ale... Ale zawsze coś. Uch, jaka muzyka. Z Różową Panterą mi się skojarzyło. Czekajcie. Z notatnika, to czekajcie, notatnik jest tu gdzieś. To? Tak. Mężczyzna szalony, kurtka, rude włosy. No ten pasuje. Aresztuj, nie pytaj. Oj, to będzie tak jak naturalnie u nas w Polsce, w policji. Nie wiadomo, czy to ten, nie wiadomo, czy zawinił, trzeba zaaresztować. O, widzicie? No. Czyli, no, nie wiem, czy dobrze zrobiłam, czy to ten, ale ważne, że zatrybiło. A to się liczy. Dobra. O, idź do aresztu. Mam ciebie w końcu. No, ty go zamkniesz, to spisz raport policyjny i trenuj przez godzinę. Komputery zajęte. Teraz chyba na górze widziałam, były tak. Ćwicz. Akurat ci się przyda. Żebyś ty dzisiaj awans dostał. Mamy tutaj ten, aktywny udział przynajmniej. Przestań myśleć o jelonku, weź pomyśl troszkę o swojej żonie. I o psychławach też nie wolno myśleć. Dobra, nie masz żony, ale o narzeczonej. Och, to... Nie skrzywdź się przez przypadek. Rozrywki ci trzeba. Sorry, tu nie ma rozrywek. Teraz czekaj, poszukam ci. Czekaj, gdzieś na dole coś. Ta wiecznie tu przyłazi. O, masz komputer wolny. Miałeś co zrobić? Spisz raport policyjny. Nie masz. A ty co na czacie siedzisz? Nie wolno na gadu-gadu siedzieć. No. Co ty chcesz? Pobierz odciski palców. To idź pobieraj. O, weź od tego swojego. Dobra. To będzie na pewno bardzo wesołe. Maksym, czego tu? Jak nie Killiam, to Maksym, no... Pełno smyfów w tym mieście i się... plączy to i plączy. O, i od razu zdjęcie ci zrobię. Czekaj, bo to już wzięłam. Zrób zdjęcie.
O, z komendantem mamy się rozmawiać. Jeszcze coś? Przeglądaj bazę danych. Dobra, spadaj z powrotem do aresztu. O, jest wolny komputerek, to sobie tutaj przejrzysz. Ej, ty, to miał być mój komputer. Małysz. Idź mi stąd. Ta, flirty ci w głowie, na służbie jesteś, sio. Zresztą i tak już zabanglaliśmy do końca, więc jest dobrze. Jeszcze 3 godziny. Oj, dobra, nie pracujmy ponad normę, no bo po co? Zresztą dzisiaj się wrócimy i się przeprowadzamy, więc... No. Więc musimy być w dobrym humorze, jak nie patrzeć. Dobra, chodź pogadaj z komendantem. Przywitaj się tu. Pokaż tu go. Cześć, komendant. O, lubisz mnie, fajnie. Dobra, porozmawiaj o tych sprawach, czy o czymś. O, jest, porozmawiaj z komendantem. No możesz już z nim... No. No, w końcu robota się kończy. Nie chcę ich przeszukiwać. Mogę posegregować ci dokumenty. Zawsze coś. A ty kolejnym... Filip, a Kawka, małysz. A że to ty byłeś tym policjantem, tu, a teraz już jesteś po służbie, tak? Nowak, nie odejdę ci od komputera. Tu jest piskosz. O, tutaj się flirtów zachciało. No, długo jeszcze tej pracy? Dobra, 16 minut to wytrzymamy. Aha, ty sieć przeglądasz, a ty miałeś spisywać coś tam. Ale jest, mamy awans. Funkcjonariusz, super. No, to wrócisz do domu, twoja żona wróci, to będziesz mógł się pochwalić. Jaki to... Jesteś wspaniały, jak ci się super udało. Na pewno będzie z ciebie dumna. No, to tak myślę, że dzisiaj się jeszcze przeprowadzimy i tam jeden dzień byśmy spędzili, a w kolejnym odcinku wypadałoby, żeby Iwa z Rafałem pochodzili właśnie po domach Smithów i ich o tym zawiadomili, że w ogóle się zaręczyli, że będzie jakiś ślub i w ogóle po prostu ich lepiej poznali. A Iwa, ty nie miałaś awansu? A tu Iwa... Nie, to nic, się nie stało. Dobrze, idź tutaj się pochwal. Idź po... Aha, tutaj jesteś. Przyjazne. O, zapytaj o zawód, bo ty nie wiesz, jaki twoja narzeczona ma zawód przecież. To ty może jego też zapytaj o zawód. Czy ty już znasz jego zawód? Dobra, tego pochwal szczerze za ten awans. I chciałabym, żebyście się przeprowadzili. Co to było? Przenieś rodzinę, dobra. No, myślałam, że będziecie flirtować, flirtować i nic z tego nie będzie. Więc tak, przeprowadzacie się aż tutaj. Wychodzi na to, że wszystkie domki tu są wolne. Ja mam w opcjach zaznaczone, żeby oni się nie zatrzymuj, sprzedaj mebla. I jeszcze tyle pieniędzy wam zostanie. Ło. To ja wam po prostu powymyślam jakieś droższe rzeczy chyba w tym domu. Z racji, żeby wam mniej funduszów zostało, żebyście po prostu zarabiali. Chociaż... Zaraz sobie sprawdzę, czy nie ma jakiejś opcji, żeby przekazać pieniądze dla biedne dzieci, czy coś. To by też mogli przekazać. Ale z drugiej strony, jakby kupili sklep, to... Właściwie Rafał może i kupić jej sklep i nic o tym nie mówić. Ale dobra, to zaraz. Iwa, czy ty cały dzień musisz tutaj po domce ganiać? Dobrze. Zobaczmy ten dom. Jego tak pobieżnie już sobie wcześniej zobaczyłam. Tutaj jest jakiś taki... koik do odpoczynku czy coś. Mi się w domach tęczowego podoba to, że wszędzie jest wszystkiego pełno, a ja uwielbiam takie domy. Tu jest łazienka. Może weźmy o tak, będzie lepiej widać.
Łazienka. O, to będzie Iwy sypialnia. Na górze jest druga, ale ta mi się lepiej podoba. Kuchnia jest boska. O, tutaj ten aneks, no naprawdę cudo. Dobra, to jest salono-jadalnia. I też tutaj gdzieś był, z której to było strony, pokój do malowania. O, tutaj. Też jest boski. Tutaj już byliśmy. Ten dom jest niby, nie jest duży, ale jest na tyle spory, że ja się w nim gubię. To jest fajna żółta łazienka z żółtą sypialnią. Tutaj jest miś, to tak mi się wydaje, że tutaj jest już jakiś taki, wiecie, symbol, że to będzie pierwsza dziecięca sypialnia. Tu jest, to miał być niby gabinet Rafała, dlatego tu jest bieżnia. Aha, i tutaj obok jest łazienka od razu. To jest taki jakby salon. O, jest jeszcze druga łazienka. Trzecia łazienka. Sporo tych łazienek. No nic, od przybytku głowa nie boli. I ogród. Ogród jest piękny. Najbardziej o tutaj to miejsce mi się podoba, takie do malowania pomiędzy właśnie jeziorkami tak na mostku. O, i to jest świetne. Tutaj te leżaczki nad tym, nad basenem, jacuzzi. I tutaj ten barek. No. Jest tak fajnie wszystko skomponowane. I mamy śmietnik nawet. No, więc jest szpan. Tak, i tutaj Iwa sobie może kiedyś ogródek zrobi. A to jest właśnie specjalne miejsce dla Rafała, gdzie mówiłam, że będzie majsterkował, więc sobie będzie mógł się tutaj tego nauczyć. No i tutaj jeszcze jest jakieś takie małe siedzisko. Tak. Ten domek, on jest w Galerii Utęczowego, już Wam zresztą pokażę. To jest społeczność, co obserwuję. To jest dokładnie o ten domek. Tak. A tego to ja nie widziałam, ale mniejsza. Dobrze, to jest ten domek, a Iwa z Rafałem mieszkali w tym. Tak, w tym mieszkali. Dobrze. No, więc jak coś, to do Tęczowego i sobie pobierać domek i sobie w nim mieszkać. Dobrze, Iwa, ty jesteś głodna, to a ty nie jesteś głodny? Nie, to mi się spać chce. Ale dobra, coś zjedz sobie. Weź sobie to, a Iwa coś ugotuje. Gotuj. Boże, ty nie gotować nie umiesz, kobieto. Fasolkę zrób. Musisz się nauczyć gotować, no musisz być przykładną żoną. W ogóle zapomniałam obrazu tego, co od Madzi dostała. Dobra, to ja to załatwię po nagraniu już. Jakoś go jej wezmę. Ucz się tego gotowania. Dobra. Która jest? Jest 19, to jeszcze sporo czasu macie. Ty, Iwa, jutro pracujesz? Tak, Iwa pracuje. Ty też pracujesz? Ale jutro sobie sam idziesz do tej roboty. Ja nie będę cię niańczyć codziennie. Gdzie ty idziesz? A wiesz, że tutaj jest zlew? O tu? To jest zlew. Jest coś z kranem z gałkami. Będę musiała po prostu najdroższy zlew, jaki jest tutaj, kupić i wstawić, to może wtedy go doceni. To skoro tobie się chce spać, idź do toalety, nie do łóżka. Tu jest twoje łóżko. Tak, ty sobie skończ, też pójdziesz do toalety. No widzisz, ty jesteś mądra dziewczyna, wiesz gdzie, co robić. Co ci brakuje? Aha, wspaniałych obrazów, okej. Okay. Czekaj, pójdź do toalety. A może byście tak ochrzcili nowy dom? No poczekaj chwilę, niech się kobieta przygotuje. Nie wytrzymałeś, prawda? No. A ty dokąd idziesz? Czego wy się czepiliście tego łóżka na górze, jak ja chcę, żeby wasza sypialnia była tu, bo jest ładna? Co ty byś to chciało? Aha, w namiocie. A to jest problem, bo my tutaj namiotu nie mamy. Dobrze, pójdziemy tam w odwiedziny do kogoś. Ktoś na pewno namiot ma. Huśki mają namiot. O, do nich będziemy mogli pójść i sobie pożyczyć namiot. No. I potem już śmigać mi spać. No. To dobranoc. A, jeszcze jedna ważna rzecz. I teraz dobranoc. Dzień dobry bardzo, tu wasze ulubione Radio Z. Nie, tylko radio. Dobra. Tak, ty jesteś głodny. Tak, wyrzuć to, co jest niedobre i weź coś zjedz. Iwa, ty też idziesz zaraz do pracy. Sama sobie wybierz, co chcesz jeść.
Dzieci oboje do pracy, ale ja Rafała nie pilnuję, więc w sumie nikogo nie będę pilnowała dzisiaj. Nie mogę tylko na tobie się skupiać. To, że masz ładny grzejnik i kaloryfer i w ogóle mózgowy, to nie znaczy, że całą uwagę będę poświęcała tobie. Nie śmiej mi się tu. Tu będziesz miał o zajęcie, bo będziesz musiał tutaj to ulepszyć. Podziwiaj. Ty nie masz... Aha, ty... Brudny jesteś. Nie zdążysz wziąć prysznica. Jezu, jakie to jest psychodeliczne. No nic, ale fajnie wygląda. Idziesz sam. Zostaw ją, skończ jeść i jazdę do roboty. Iwa, kiedy ty masz do pracy? Ty masz... Aha, ty masz zaraz do pracy. Idź na jakiś szybki prysznic. Przestań złorzeczyć światu. W ogóle strasznie mi się o te motywy takich szafek podobają. Ja nie wiem, jak on je robi, ale są genialne. Ja skoro nie wytrzasną w ogóle, no ale dobra. Jeszcze skorzystaj i pójdziesz do pracy. Mam nadzieję, że jak nie będę nikogo pilnowała, to ty za to dostaniesz awans. To jest bardzo prawdopodobne. Tak, i na kolejny odcinek muszę ciebie koniecznie przebrać. Tak, mykaj do pracy raz, raz. No. I ciężko pracować. Okej, okay, oboje wrócili z pracy w tym samym czasie. Rafał coś tam zarobił, ta też coś zarobiła, awansu nie było. Dlatego pewnie, że nie malowała obrazów, więc niech ona pójdzie coś zjeść i pójdzie sobie jeszcze malować. Ty weź się ogarnij. Zaraz, nie wiem, co ci zrobię. Weź tu z bąbelkami, to się zrelaksujesz i potem coś zjedz. A Iwa, może nie bierz stąd jedzenia, tylko coś ugotuj. Może być makaron. Chodzi o to, żebyś nauczyła się w końcu gotować. Aha, tu się w wannie topisz, dobra. Pamiętasz, Madzia dobrze gotowała, ty też powinnaś. O, włącz aury. Ty to wszystko będziesz dostawała zapewne, jak będziesz rozwijała swoją karierę. Może na tym sobie pomaluj. Pomaluj właśnie obraz, to ci do pracy za bangla. No w sumie jutro masz wolne. A to może byście sobie wyjechali za miasto na jeden dzień? Nie, no ten musi pracować oczywiście. Dobrze, w kolejnym odcinku zajmę się tobą z racji, że muszę ci to zatrybić do awansu. Kiedy wy macie wspólny dzień wolny? Wy nie macie w ogóle wspólnych dni wolnych. To cię informuję, Rafał, że w poniedziałek bierzesz wolne, bo idziemy odwiedzić moją rodzinę. W sensie Iwę. Tak. Bo trzeba tutaj wszystkich poznać i wszystkich pozawiadamiać, że bierzemy ślub. Chodzi o to, żeby mogła później ich wszystkich zaprosić na ślub. Kilian, czy tobie się coś... Urodziły ci się bliźniaki! Henryk i Paulina. Wow, fajnie. Ty to wiem, że masz, a temu pewnie nic się nie urodziło. No pewnie, że się nic nie urodziło. Nieco, że... Co? No, to dobrze miało mówić, że nieco, że bezrobotny to jeszcze być dzietny. No cóż, nie każdemu się w życiu poszczęści. Dokąd? Już, na bieżni, na pewno. Sprzątnij mi tu ładnie. No, sprzątnij. A jak chcesz iść na górę do swojego gabinetu, to ja ci zaraz tu zajęcie znajdę. Pokaż. O, pokupuję im droższe komputery, to będą mieli mniej hajsu. Bo chodzi o to, żeby oni się jednak starali, żeby utrzymać ten dom i zarobić na niego. Nie, książki... A nie, to ja ci jeszcze lepsze zajęcie znajdę. Tutaj ciebie zapraszam i sobie coś stwórz. O, konia sobie zrób. Bez skojarzeń. Dobra, ty sobie malujesz. Nawet malujesz taki sam obraz, jaki od Madzi chyba dostałaś. Mam nadzieję, że tu ci zatrybi, no. Zawsze lepszy awans będzie, nie? Pokaż, jak temu idzie. Tak, ucz się tego majsterkowania, bo musisz poulepszyć nam rzeczy w domu. W tym domu dożyjesz starości, więc wiesz, lepiej, żeby mało się psuło. No, dziewczyno, szalejesz. Jeden ledwo skończyłeś, już drugiego się czepiłeś. Gdyby tu jeszcze czwarta sztaluga i trzecia stała, to zapewne byś jeszcze malowała. Dobrze, ty sobie... Czemu ci tutaj rozrywka nie rośnie? Przecież to takie fajne zajęcie, dłubanie w drewnie. Dobrze, to idź do telewizora, gdziekolwiek on jest. O, tu jest telewizor. Poglądaj sobie kanał komediowy, jak to skończysz, bo rano idziesz do roboty. Okay.
Dobrze, tego sprzedaj. Czemu tego nie skończyłaś? Weź już tego skończ i też pójdziesz spać. Może przełącz sobie na coś innego. Sport? Widzę, że bez różnicy. Uuu, arcydzieło. To też sprzedaj. No, tylko za 900? No co ty? Dobrze, idź do toalety i idź spać. Co się czepiłaś tego łóżka? To nie jest twoje łóżko. No. Ty też spać już. I też nie do tego łóżka. Mogę cię trzasnąć? Nie, nie pójdziesz do tego łóżka spać. Co, wiesz, że tam to już twoja żona zaklepała? Spać. No, raz, dobranoc mi tu. Jedno i drugie. Super. Dobra, słuchajcie, więc tutaj czas zmian należy zakończyć już powoli. Iwa z Rafałem... Spozuję. Iwa z Rafałem już tutaj się przeprowadzili i tutaj chcę, żeby dożyli swojej starości. Tak na przyszłość z tego, co wnioskuję, to ten pokój będzie jednego dziecka, a tutaj się przerobi dla drugiego. Ewentualnie będą mieli tylko jedno dziecko. Jeszcze się przekonam. Chciałam mieć chłopca i dziewczynkę, co prawda, no ale się, ale zobaczymy. Ewentualnie tutaj to się przerobi ładnie na pokój, żeby mniej więcej rozmiarami były takie same. Ale nie wiem, do dzieci to jeszcze kupa czasu. To tak jak mówiłam, w kolejnym odcinku idziemy odwiedzić Maksyma, Kiliana i Dagmara. Chcę, żeby Rafał i Iwa znali ich wszystkich, ich dzieci również, żeby na ślubie zaprosić całą rodzinę, żeby nie było takich problemów, jak było z ślubem Kiliana i Maksyma, że Madzia nie znała kogoś tam i był problem. Z tego co pamiętam, chyba teścia nie było. No, ale to już mniejsza o to. W każdym razie chcę, żeby tutaj była cała rodzina. Poza tym musimy poznać nowe dzieci Kiliana, Henryka i Paulinę. Ale fajnie, że właśnie chłopczyk i dziewczynka się urodziły. Teraz myślę, czy właśnie Iwie nie wziąć cechy płodna i żeby urodziły się te właśnie chłopiec i dziewczynka. Tylko gorzej, jeżeli się nie urodzi chłopiec i dziewczynka. Ale nie, zróbmy tak. Czekajcie, wezmę jej płodność. A 3000? No pół brakuje jeszcze. To ten na pewno nie ma. O, ale też mu ładnie tu idzie. Muszę te kolumny mu w końcu zatrybić. Wartość domu. A to jak mu będę sprzęt wymieniała, to mu za tego. Dobrze, więc w planach jest tak, czyli no, zanim oni dzieci się dorobią, to jeszcze z 3-4 odcinki góra, więc na pewno dorobił się płodności i spróbujemy, żeby się bliźnięta od razu urodziły za jednym zamachem i będzie spokój. I tym razem nie będą identyczne takie Kilian z Maksymem, że ich będę mylić. Dobra, więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki wam serdecznie za obejrzenie go. Kolejny już za tydzień, tak więc trzymajcie się. No i cześć.